Sponsorem programu jest PKN Orlen. Partnerem programu jest Budmat, sponsor główny Wisły Płock, producent pokryć dachowych, systemów rynnowych i ogrodzeń. Budmat. Tworzymy przyszłość dachu. Prosimy dalej. Zestresowałaś mnie. Tą kamerę. Ojej, oj, tak dobrze trenerowi szło. Może szum ptaków śpiew, pani Marta pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi. Bartku, dwa głosy. Przypomina ciebie mi. Ja mu? Nie znam słów. Adrian, czy już możemy puszczać newsa na 90 minut, że Adrian Piekarski trenuje z pierwszą drużyną Wisły Płock? Trzeba pytać. Myślisz, żeby się klikało? Trener opowie, co dzisiaj było robione na treningu. Pracowaliśmy nad mocą kończyny dolnej, plyometrią w postaci przeskoków jednonóż przez płotki z zewnętrznym dodatkowym oporem w postaci obciążników. Następnie bramce, transfer, zmiana kierunku plus obrona piłek różnej formy. I tak jak już mówiłem, odpowiadałem wcześniej na pani pytanie na koniec. Tak, to jest dodatkowy bodziec w postaci piłek tenisowych na szybkość reakcji i koordynację wzrokowo-ruchową. Czym się różni taki bramkarz doświadczony od tego dopiero wchodzącego w seniorską piłkę? No jak, po pierwsze, różni się doświadczeniem od twoich młodszych kolegów. Zdecydowanie największa w przypadku Krzyśka. Mamy tutaj największą liczbę meczów, rozegranych meczów o wysoką stawkę, co się przekłada na poziom pewności siebie, która jest niezwykle ważna w każdej dyscyplinie sportowej. W przypadku bramkarzy uważam, że jest elementem kluczowym, czasem nawet ważniejszym, odgrywa większą rolę niż same umiejętności bramkarskie. Ile jest na przykład Krzysztof Kamiński się porusza dużo zwinniej od Oskara Lodzińskiego? Czy to jest coś wrodzonego, czy to można wyćwiczyć? Na chwilę obecną Krzyśka cechuje najwyższy poziom zwinności, szybkości poruszania się, gibkości. Każdy młody człowiek ma w swoim okresie dojrzewania, dorastania, ma tak zwane dwa złote okna, zwane inaczej okresami sensytywnymi, kiedy najszybciej przyswaja bodźce zewnętrzne. Wtedy najłatwiej kształtować również zdolności motoryczne. Takie właśnie jak zwinność i gibkość. Być może w tym okresie poprzedni trenerzy zadbali o efektywne wykorzystanie tego okresu i poświęcili dużo miejsca treningowi na kształtowanie i rozwój gibkości i zwinności. Stąd też te różnice. Oczywiście dostrzegamy i staramy się tak konstruować jednostki treningowe, żeby w dłuższym okresie pracy zniwelować te różnice. Rok temu trenerowi zadałam to pytanie, ale co powinien mieć ten dobry bramkarz, ten, który ma potencjał, żeby wskoczyć na top? Co on musi mieć już, czego nie można wytrenować później? Większość elementów tak naprawdę poprzez właściwie dobrany trening można poprawić. Natomiast młodego bramkarza, który wchodzi w okres piłki seniorskiej, powinny cechować dwa elementy na wysokim poziomie, czyli zdolności motoryczne, jak również obszar mentalny. Tak jak powiedziałem, tutaj pewność siebie, poczucie własnej wartości, choć można poprzez odpowiednie wsparcie zawodnika, poprzez obdarzenie go zaufaniem, można trenować i podnosić. Niemniej jednak tymi dwoma elementami powinien się bramkarz urodzić. Trener chyba lubi takie niekonwencjonalne metody treningowe. Czego jeszcze możemy się spodziewać ze strony trenera? Rzeczywiście od
od wielu lat staram się korzystać z nowości technicznych, stosowania różnych bodźców, które w holistyczny sposób rozwijają różne zdolności, takie jak koordynacja wzrokowo-ruchowa, tak jak percepcja przestrzenna, jak szybkość reakcji. Natomiast czego się możemy jeszcze spodziewać? No zobaczymy co przyniesie najbliższa przyszłość. Od czasu do czasu obserwuję treningi innych trenerów. Nigdy nie kopiuję jeden do jednego, ale też staram się szukać inspiracji dla swojej pracy, bo no bez wątpienia od każdego trenera można się czegoś nowego nauczyć. Podpatruję również inne dyscypliny sportu. Taką nowością będzie niebawem, mam nadzieję, że już niebawem dołączy do nas na kilka treningów legenda płockiej piłki ręcznej, trener Artur Gural, z którego olbrzymiego doświadczenia chciałbym skorzystać, zwłaszcza jeśli chodzi o obronę piłek nogami. Bardzo dobra praca, ale obraziłeś. A jak tam oko? Ciężko to widzę. Czy teraz będziesz już zawsze musiał nosić opaskę tą z wczoraj? No, przynajmniej już mam opaskę, jakby co. Przynajmniej jestem przygotowany. Ale nic, no tutaj... naszym specjalistą we wszystkiego sam mówi, spodziewać się niespodziewanego. A teraz tak, chwilkę na poważnie, czy jak dostaniesz tak w oko, taką mocną piłeczką, czy potem nie siedzi to w głowie, nie boisz się następnym? Nie, no tak samo jak z tą większą, to już tyle razy zdarzyło się dostać twarz, delikatne partie ciała, że nie można o tym myśleć. No, ale jak nas trafią, to znaczy, że obroniliśmy, więc tylko się cieszyć. Po to się trenuje, tak? Sponsorem programu był PKN Orlen. Partnerem programu jest Budmat, sponsor główny Wisły Płock, producent pokryć dachowych, systemów rynnowych i ogrodzeń. Budmat. Tworzymy przyszłość dachu.